To jest audioprezentacja. Materiał promocyjny. Na podcast zaprasza Agencja Rozwoju Pomorza, pełniąca rolę instytucji pośredniczącej przy wdrażaniu działań z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Biznes przez sito w Chili Z. Kuba Sito, dzień dobry, zapraszam na kolejny program Biznes przez Sito, kolejny program z Pomorza. Wspólnie z Agencją Rozwoju Pomorza promujemy pomorskich przedsiębiorców i przedsiębiorczynie. Dziś będzie to klinika leczenia zaburzeń płodności, klinika Invicta, która działa na rynku już od 2000 roku. Już za chwilę spotkanie z moją dzisiejszą gościnią. Biznes Story. A Biznes Story Invicty zaprezentuje nam Dorota Białobrzeska-Łukaszuk, prezeska grupy Invicta. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, jak to się wszystko zaczęło? Skąd w ogóle wziął się pomysł na klinikę? Jakie były początki? No, to były bardzo dawne czasy, tak? Bo 23 jest... lata temu. Tak, praktycznie 23 lata. Pomysł wziął się z chęci zajmowania się czymś samodzielnie, co byłoby jakąś wartością faktycznie dla naszych pacjentów, dla ludzi. Mówię naszych, bo pomysł jest mój i mojego męża z czasów młodości. Mój mąż jest ginekologiem, ja jestem też lekarzem, on się zajmował częścią ginekologiczną, ja zarządzaniem od początku. Wcześniej pracowałam gdzieś tam w firmach farmaceutycznych i w końcu stwierdziliśmy, że coś trzeba zrobić, na co człowiek będzie miał faktycznie wpływ. Dziś szacuje się, że około 30 milionów osób w Europie dotkniętych jest zaburzeniami związanymi z płodnością. Natomiast w 2000 roku to jeszcze nie był taki oczywisty i prosty temat. Tak naprawdę można powiedzieć, że ta dziedzina wiedzy medycznej jeszcze raczkowała, przynajmniej w Polsce. Zdecydowanie tak. Można by powiedzieć, że to była taka działalność zupełnie nieuregulowana. Tak? Nie było żadnych przepisów, żadnych tak naprawdę zasad. Działały pierwsze miejsca, które pierwsze takie w Białymstoku, tak? Później Warszawa. No i gdzieś tam my się żeśmy pojawili. Ten element leczenia pojawił się dawno, natomiast w Polsce jak zawsze z opóźnieniem. A dzisiaj przecież cykli in vitro robi się na świecie 2,5 miliona rocznie, z czego rodzi się 500 tysięcy dzieci. Co więcej, również ten obszar jest wspierany tak naprawdę, może nie przez państwo, przez pewien czas przez państwo, teraz bardziej przez samorządy, które zdają sobie sprawę z tego, że no, trzeba inwestować w przyszłość. Zdecydowanie tak. Dawne czasy, kiedy no, ostatni okres poprzednich rządów, kiedy pojawiła się ustawa o leczeniu niepłodności, która uregulowała nam zasady funkcjonowania. W tamtych czasach mieliśmy też pierwszy program finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. To był taki 3-letni program. Natomiast no, dzisiaj faktycznie samorządy. I co rusz pojawiają się nowe. I nawet jeżeli jest to kilka tak naprawdę procedur, które te samorządy są w stanie finansować, to jest to rzecz bezcenna, bo co najmniej połowa kosztów jest finansowana ze środków publicznych. Invicta jest dziś w całej Polsce, jest to 6 miast, ale stąd się wywodzi i na Pomorzu ma swoją centralę, ale tutaj również będzie obecne Europejskie Centrum Rodziny, które właśnie tworzycie. Tak jest, jesteśmy w trakcie stawiania takiego miejsca, które ma za zadanie i za cel zająć się pacjentami w sposób bardzo holistyczny, od początku do końca, czyli od problemu do urodzenia zdrowego dziecka. To jest 5 budynków, w których obecnie mamy już w pierwszym, który jest postawiony i funkcjonujący. Mamy laboratoria tak zwane zwykłe, analityczne, skoncentrowane zasadniczo na diagnostyce zaburzeń płodności.
No i laboratoria genetyczne, bo bez genetyki to dzisiaj trudno sobie wyobrazić nowoczesną medycynę, w których realizujemy diagnostykę preimplantacyjną, czyli taką diagnostykę, która pozwala na wykrycie problemów już na etapie zarodka. Mhm. Ale takie podejście, to trzeba podkreślić, wymaga też z Waszej strony bardzo dużego zaangażowania, bo to nie jest prowadzenie standardowej kliniki, tudzież przychodni, w której zatrudnia się lekarze. Tutaj trzeba postawić również na własne know-how, na badania, na rozwój, bo jest to dziedzina wiedzy, która bardzo dynamicznie się rozwija i która też się bardzo zmienia. To prawda. Jesteśmy bardzo uważni na to, co się dzieje na świecie. Od zawsze prowadziliśmy działalność naukową, tak? I to, co wypracowaliśmy, zawsze staraliśmy się przeznaczyć na rozwój, w tym właśnie na taką działalność badawczo-rozwojową. Od zawsze staraliśmy się o pozyskanie środków możliwych do znalezienia ze strony funduszy unijnych i to nam się udawało. Dawaliśmy radę to zrobić. Mówię, nigdy się nic nie udaje, tylko jak się starasz, to się staje. To prawda. Więc to się stawało i się staje cały czas. I dzięki temu jesteśmy cały czas po tej tak zwanej nowoczesnej stronie. Nas bardzo kręci, cały zespół kręci to, żeby poprawiać skuteczność leczenia nawet o te kilka procent. Bo te kilka procent to kilka znowu urodzonych dzieci. W związku z tym prowadzimy tę działalność naukową w różnych obszarach podstawowych, klinicznych, związanych z leczeniem niepłodności, w części embriologicznej, również w części genetycznej, ale ostatnio od paru lat również w obszarze tak zwanej oklepanej, dzisiaj tak zwanej sztucznej inteligencji. Mhm. Jeszcze przed czatem GPT byliśmy w stanie realizować przy pomocy naszego zespołu takie badania. Ja myślę, że do tych badań jeszcze w naszej rozmowie wrócimy, natomiast tak historycznie patrząc na Waszą firmę, wybraliście branżę, która nie będzie taka bardzo łatwa i oczywista, to na pewno. Patrząc na Waszą historię, na te 23 lata działalności, bywały też chwile zwątpienia? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie wszystko się udaje. Nie wszystko jest tak, jak człowiek by chciał. Ja pamiętam te pierwsze momenty, kiedy samo zdobywanie tej pierwszej lokalizacji, którą ja sobie wymyśliłam, że też musi być jakby dostępna i w dobrym miejscu, dostępnym dla pacjentów, więc gdzieś staranie o to i wymyślenie, żeby to było przy dworcu kolejowym, tak żeby ta łatwość dla pacjenta się pojawiła, komunikacyjna. No a potem kolejne wyzwania pod tytułem, jak zdobyć finansowanie na rozwój. W tamtych czasach firmy medyczne i kredytowanie z banku to była rzecz tak naprawdę w ogóle absolutnie abstrakcyjna. Ja pamiętam, jako młoda taka bizneswoman kolędowałam po różnych instytucjach finansowych i tak naprawdę ostatecznie uwierzył nam jeden bank. No i to pozwoliło na to, że gdzieś pojawiła się kolejna lokalizacja, no i tak dalej, bo zawsze w tej działalności było tak, że jak się wchodziło na jedną górę, to i wydawało się, że to już jest ta, i to już koniec, to z tego szczytu widziało się następne, na które chciało się wejść. Poza tym, ja przypuszczam, że tutaj największą nagrodą są szczęśliwe, zadowolone pary, które mają dziś potomstwo i które tą drogę przeszły razem z Wami tak naprawdę. Natomiast to nie jest tak, przecierając szlaki w pewnej dziedzinie, że wszystko jest podane na tacy. Ekspertów również brakuje, trzeba się o nich tak w zasadzie samemu trochę postarać.
No, trzeba ich po prostu edukować i szkolić i pozwalać im na to, żeby też zdobywali tę wiedzę i umiejętności nie tylko u nas, ale również gdzieś za granicą. My zawsze wyjeżdżaliśmy, zawsze nasze całe zespoły jeździły w różne miejsca, żeby podpatrzeć, wyciągnąć wnioski, przetworzyć i zrobić jeszcze lepiej. Więc to jest bardzo ważne. Mamy chyba najpotężniejszą liczbę wyedukowanych embriologów, którzy to stanowią naprawdę esencję tej działalności. Często gdzieś tam są ukryci. Zawsze to porównuję do anestezjologa i chirurga. Tak, my jako pacjenci jesteśmy wdzięczni chirurgowi za to, że skutecznie przeprowadził operację. Ten anestezjolog, on tam może i jest, tylko co on tam robi, tak naprawdę jest do końca... Jest w cieniu, odgrywa niezwykle ważną rolę. Tak jest. I tak samo jest tutaj w przypadku leczenia zaburzeń płodności metodą in vitro, gdzie lekarz jest oczywiście tą gwiazdą widoczną, natomiast tak naprawdę w tym cieniu jest embriolog, który wykonuje bardzo poważną i bardzo odpowiedzialną pracę. Miałem zresztą okazję się przyglądać, jest w pracach często w zaciszach, gdzieś w gabinetach, z mikroskopami i tak dalej, i tak dalej. Niezwykle trudna praca, wymagająca też bardzo dużej precyzji i dokładności. Tak, zdecydowanie, talentu manualnego na pewno, tak? Natomiast oczywiście też kontaktu z pacjentem. Nasi embriolodzy też z pacjentami rozmawiają. To oczywiście bardzo istotne, bo pacjentów również trzeba edukować. Natomiast wspomniała Pani, że stawiacie na badania i rozwój, stawiacie również na własne know-how i jego tworzenie. Czy to jest tak, że wymyśliliście sobie jakąś konkretną misję i konkretny cel, do którego chcecie dążyć, a to są po prostu takie małe kamienie milowe na drodze do tego celu? Tak, to prawda. Tak, to są małe kamienie. Interesuje nas przede wszystkim zwiększenie skuteczności leczenia i zwiększenie dostępności do leczenia. Wystandaryzowanie tego leczenia. Tak? To jest taka dziedzina, która nie do końca jeszcze jest wystandaryzowana, tak jak na przykład mamy już trochę, to widzimy w onkologii. Tak, tutaj my jeszcze jesteśmy na początku drogi. Dużo potrzeba jeszcze wkładu w to, żeby też zautomatyzować pewne procedury, zaczynając od embriologicznych, tak? Gdzie dzisiaj widzimy dość poważny obszar zainteresowania tzw. sztucznej inteligencji właśnie w tym obszarze embriologicznym. Ale pozostaje oczywiście jeszcze ta część jakby kliniczna, gdzie każdy element jest ważny po to, żeby procedury leczenia były dostępne, czyli również tanie. Mm-hmm. AIO to jeden z tych projektów, które realizujecie. Na czym on polega? To jest jeden z naszych projektów, pierwszy projekt, który realizowaliśmy przy udziale ekipy zajmującej się sztuczną inteligencją, maszynowym uczeniem. I celem tego zadania było opracowanie takiej metody diagnostycznej, która pozwoli na uzyskanie jak największej liczby świetnych, najlepszych, możliwych komórek jajowych, które jakby powstają i uzyskujemy w wyniku podawania hormonów, czyli tak zwanego etapu stymulacji. To się nam udało faktycznie zrobić. Czyli mam rozumieć, bo musimy to jednak wytłumaczyć w bardzo prosty sposób, że tak naprawdę sztuczna inteligencja w medycynie przyspiesza znacząco procesy i sprawia, że są one dokładniejsze, bo dzięki temu możemy szybciej, sprawniej wybrać, bez popełnienia błędu, odpowiednią komórkę? Dokładnie tak. W tym naszym przypadku może nie dokładnie wybrać tę komórkę, ale doprowadzić do tego, żeby one się faktycznie pojawiły w odpowiedniej liczbie i jakości. Dzisiaj lekarz, pracując na danych, ma dostęp do olbrzymiej ilości danych. Jak się w tym odnaleźć? No, przetworzyć na pewno samodzielnie nie jest. To jest naprawdę bardzo trudne. My wzięliśmy w tym naszym projekcie kilkadziesiąt tysięcy cykli,
które przeprowadziliśmy wcześniej u naszych pacjentów, a ponieważ zawsze gromadziliśmy dane w naszym autorskim oprogramowaniu, stąd mieliśmy naprawdę potężny zasób. Więc wzięliśmy pod uwagę to, co już pacjentom kiedyś zrobiliśmy i z jakim efektem to się wydarzyło. Wyciągnęliśmy dzięki metodom maszynowego uczenia z tego wnioski. Wzięliśmy do porównania aktualną, bieżącą sytuację pacjenta, jego historię i podpowiedzieliśmy lekarzowi, co powinien zrobić, czyli jaki protokół stymulacji wybrać, jak dawkować leki, ile tych leków, żeby nie było za dużo, żeby było akurat, żeby nie doprowadzić do zespołu hiperstymulacji, który może być powikłaniem takiego zwiększonego dawkowania hormonów. I jak to zrobić, żeby ostatecznie była taka ilość tych komórek, które są pierwszym etapem w tym procesie leczenia metodą in vitro. Jak mamy komórki dobrej jakości, to wiemy, że możemy je zapłodnić nasieniem partnera i z tego uzyskać dobre zarodki i cieszyć się efektem. To stało się już faktem, ale macie również inne osiągnięcia, między innymi w badaniach genetycznych, GPS, tak można je nazwać. Tak jest. To są badania genetyczne, które również w połączeniu z tą metodą AJU, o której opowiadałam przed momentem, dają jeszcze lepszy efekt. Mianowicie poprzez zastosowanie badań genetycznych metodą NGS jesteśmy w stanie określić, jak wygląda indywidualna predyspozycja każdego pacjenta do jego reakcji na podawanie hormonów. To jeszcze bardziej pozwala nam na to, że określamy idealny poziom i sposób prowadzenia i leczenia pacjenta. Tak wkrótce. To pokazuje, że tak naprawdę medycyna to branża, która dziś bardzo potrzebuje innowacji. Dzięki temu docelowo jesteśmy zdrowsi. No właśnie. Tak, no i nasze leczenie jest skuteczniejsze, tak? Więc tak jak dzisiaj możemy powiedzieć, dzięki zespołowi do tej pory urodziło się 25 tysięcy dzieci. To naprawdę, jak sobie człowiek o tym myśli, to jest fantastyczna sprawa i kiedy myślimy o tym, że te nasze dzieci mają tam 20 lat, niektóre, już, to naprawdę można być z tego dumnym. Niemniej jednak problem z płodnością jest problemem narastającym. W związku z tym będzie rozwiązań potrzeba coraz więcej. Będzie potrzeba w związku z tym specjalistów. A skąd ich wziąć? My już dzisiaj nie mamy tylu lekarzy, ilu chcielibyśmy mieć. W związku z tym trzeba im pomóc. Trzeba im pomóc poprzez stosowanie tego typu rozwiązań. Gdzie szukacie tak naprawdę środków na tą działalność? Bo to działalność, która bezpośrednio nie przekłada się na zyski. To działalność, która wymaga inwestycji. Tak, zdecydowanie tak. Jest to działalność inwestycyjna. Ale ona by nie była możliwa, gdybyśmy nie mieli okazji korzystania z dofinansowania ze środków unijnych, świadczonego przez różne instytucje. Ten projekt realizowaliśmy przy pomocy Agencji Rozwoju Pomorza. Razem, że tak powiem, zdobywaliśmy te środki i jakby ten projekt pilnujemy, żeby on się zadział. No ale oczywiście korzystamy też z innych możliwości, jeżeli tylko się pojawiają. Mamy dofinansowanie ze środków unijnych, które realizowane jest przez Ministerstwo Rozwoju, bo dzięki temu realizujemy Europejskie Centrum Rodziny właśnie w Sopocie. Tak? To holistyczne miejsce, które ma za zadanie zająć się pacjentem
od strony psychologicznej, fizycznej, medycznej. W sposób bardzo kompleksowy. Tak jest. No dobrze, patrzymy jednak w przyszłość. Gdzie chcecie być za kilka dobrych lat? Za kilka dobrych lat chcemy być u każdego potrzebującego pacjenta, u niego w domu na kanapie. Dosłownie? Dosłownie, czyli tak. Nie chcecie wyciągać pacjenta do siebie? Chcemy do niego dotrzeć, do niego, do domu i uczynić mu tę przyjemność z leczenia, faktycznie przyjemnością. No, zadanie, powiem szczerze, niełatwe, ale przy tej technologii, którą mamy, zapewne też możliwe. Natomiast branża, którą się zajmujecie, tak patrząc i mówiąc szczerze wprost, to łatwa branża? Każdy się w niej odnajdzie? Ja myślę, że każdy musi znaleźć to swoje, gdzie się dobrze poczuje, co jest dla niego ważne. To jest praca, która przynosi olbrzymią satysfakcję. Więc trudność, jak każda rzecz. Jak zaczynamy, wydaje się, że jest to bardzo skomplikowane. Jak robimy pierwszy krok, robi się trochę mniej. Przy kolejnych jest coraz łatwiej, pojawiają się kolejne przeszkody, które trzeba pokonywać. Ja zawsze mówię, że w firmie Invicta nie godzimy się na słowo problemy. To są wyzwania. Oczywiście, prawda? Tak bardzo coachingowo. Ale to działa. Tak? To działa. Każda rzecz, która jest, wywołuje trudność, daje nową szansę na to, żeby popatrzeć zupełnie inaczej i znaleźć jakieś nowe wyzwania. A gdyby spojrzeć teraz na te wszystkie 23 lata i wyciągnąć takie lekcje i zdarzenia, które dzisiaj zrobiłoby się inaczej, które miałyby wpływ, takie lessons learned, to co by to było? Nie wiem, czy cokolwiek zrobiłabym inaczej. Może jeszcze bardziej odważnie wcześniej. Natomiast no, faktycznie budował się ten biznes od długopisu. Tak? Więc ten rozwój jest taki bardzo naturalny i organiczny. Tym wszystkim cieszy mnie ta rzesza ludzi, która z nami pracuje i których udaje nam się również i wychować, i nauczyć. Jestem naprawdę przeszczęśliwa, że posiadanie w CV Invicty podnosi wartość każdej osoby na rynku pracy. Ludzie pracują też z nami bardzo długo, tak? Kilkanaście lat. I to też jest olbrzymia satysfakcja, że mogą cały czas się razem z nami rozwijać. Nie nudzą się. To oby tych momentów do satysfakcji było jeszcze więcej. Bardzo serdecznie dziękuję. Dorota Białobrzeska-Łukaszuk, prezeska grupy Invicta, była moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A to było Biznes Story grupy Invicta. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Biznes przez sito w Chili Z. To była audioprezentacja, materiał promocyjny. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.